start again. So let's go. Cześć, z tej strony Kamil. Przetestowałem dla Was i dla siebie telefon, jakim jest Xiaomi Mi 11. Myślę, że trochę późno, ale no chciałem go bardziej tak, no nie wiem, przetestować szczegółowo, co pewnie zweryfikujecie podczas tej recenzji. Skąd mam ten telefon? No właśnie, telefon wysłał mi sam sklep TradingShazen, za co im oczywiście bardzo dziękuję. I pewnie możecie się zastanawiać, czy będę polecał tak bardzo intensywnie ten sklep do zakupów. No i oczywiście nie, zrobicie co tylko chcecie. Ja jako taki zwykły użytkownik kupowałem również jako klient z tego sklepu. No i tutaj chwaliłem sobie jego obsługę, więc jak najbardziej ja mogę polecić. A jeżeli moje materiały Wam się podobają, to zachęcam do tego, żebyście zostawili subskrypcję, lajka i komentarz, bo bardzo, ale to bardzo mi to pomaga w rozwoju. Za co serdecznie dziękuję, no i lecimy do materiału. Akurat mój zestaw jest biedny, znaczy się nowoczesny. Nie mam w nim ładowarki i nie sądziłem, że dożyję takiego momentu, bo dla mnie zawsze to był standard. Oczywiście są też zestawy zawierające ładowarkę, więc po prostu taki akurat mam. Ponoć 100% naładowania baterii osiągniemy w niecałe 50 minut. Oczywiście jeżeli użyjemy ładowarki o maksymalnej mocy, jaką obsłuży nam to Mi 11. A jakie to są dokładnie? No na przykład przewodowo jest to maksymalnie 55 W, bezprzewodowo 50 W. I trzeba przyznać, że bateria na papierze wygląda dość imponująco, bo ma aż 4600 mAh. I to przy flagowcu spokojnie wystarcza na taki dzień intensywnych działań. Chociaż czasem mam wrażenie, że przy takich intensywniejszych dniach znika po prostu ta bateria w oczach. Z zakresu ładowania warto też wspomnieć, że jest zwrotne o mocy 10 W. Ale dobra, idziemy dalej do zestawu. Mamy za to etui, które niestety nie przykrywa wyspy z aparatami. Mój wariant to 8 GB RAM i 128 pamięci wewnętrznej. Jest to o tyle istotna informacja, że nie ma tutaj możliwości rozbudowania pamięci wewnętrznej, bo w naszym slocie zmieści się tylko dwie karty SIM. Ekran to pierwsza klasa. Ma on 6,81 cala i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Jest to oczywiście AMOLED. Matryca ma max odświeżanie na poziomie 120 Hz, a aby tego było mało, jest wsparcie dla HDR10+. Rozdzielczość? 1440x3200 pikseli, przy czym PPI to 515. Wow. Dodatkowo możemy osiągnąć maksymalnie 1500 nitów, co w ostrym słońcu jest zbawieniem dla widoczności informacji na ekranie. Tylko od razu uspokajam, ręcznie takiej jasności nie ustawicie. Oczywiście możemy się przełączać między standardowym odświeżaniem, czyli 60 a 120. Na ten ładny ekran ochrania szkło Gorilla Glass Victus, czyli 7. generacja. No i czy spałbym spokojnie, jeżeli chodzi o taką ochronę? No i nie do końca, z tego względu, że ekran jest zaokrąglony na bokach, więc no, nie szalejcie po prostu. Na pewno jest to duży plus, ale no trzeba i tak uważać. No i wygląd. No i powiem Wam, że ten telefon użytkuje się komfortowo, pomimo swojego rozmiaru i wagi, która wynosi 196 gramów. No to wyprofilowanie na pewno pomaga w tym, że lepiej telefon leży w dłoni, no i nie sprawia wrażenia takiego kloca po prostu. Tak jak wspominałem, przód to szkło, tył również, z tym, że już Gorilla Glass 5. generacji. Ramka jest aluminiowa, no i nareszcie ten tył tak się bardzo nie palcuje. Nie trzeba chodzić na pewno ze ściereczką w kieszeni, aby zachować estetykę urządzenia. Sam kolor jest piękny. Ogólnie cały telefon taki jest moim zdaniem. Nie ma w nim niczego zaskakującego, ale no, ma swój urok, trzeba mu przyznać. Tył i przód fajnie ze sobą współgra. Sam telefon wygodnie się użytkuje, niekoniecznie jedną ręką. I tak jak mówiłem, ta wyspa z aparatami wystaje ponad taflę, no i to etui niestety tego nie zmienia. Prawy bok to przyciski głośności, przycisk zasilania blokady, góra to dodatkowy mikrofon, port podczerwieni do sterowania urządzeniami oraz kratka od głośnika. Dół to również głośnik, mikrofon, wyjście typu C oraz tacka na dwie karty SIM, o czym zresztą mówiłem. Zabrakło tutaj jacka 3,5 mm, ale we flagowcach myślę, że to jest już taki standard. Telefon nie jest wodoodporny. Jak pewnie się domyślacie, mamy tutaj głośniki stereo. I to nie byle jakie, sygnowane Harman Kardon. Grają tak, jakbym tego oczekiwał od telefonu w takiej cenie, czyli od flagowca. Wiadomo, dużej głębi nie ma, mam na myśli basy, ale głośność, czystość sprawia, że naprawdę chce się słuchać na nim muzyki bez słuchawek. Czytnik linii papilarnych znajduje się w tym modelu na przodzie, czyli w ekranie. No ja nie jestem, szczerze mówiąc, takim fanem takiego rozwiązania, wolę te takie bardziej tradycyjne, no z tego względu, że no, często nie było to tak szybkie,
jak w tym modelu. No nie powiem, że tutaj działa on bezbłędnie, całkowicie, bo czasem zdarzają się takie pomyłki, zwłaszcza jak mam na przykład mokrego palca, czy coś jest zabrudzone, no to czasem faktycznie nie załapię, ale patrząc na rozwój tej technologii, jak początkowo te czytniki działały, no to szczerze mówiąc, przeszli nie tylko Xiaomi, ale wszyscy producenci przeszli kawał drogi do tego, żeby działało to nie o tyle nawet akceptowalnie, ale nawet bardzo w porządku. Mało tego, mała ciekawostka, w aplikacji Xiaomi Zdrowie możemy użyć tego czytnika jako no, pulsometru. I te wyniki, które gdzieś tam podaje akurat ta apka, no są zbliżone do tych zegarkowych. Akurat nie mam jakiegoś takiego urządzenia medycznego, którym mógłbym to zweryfikować, ale porównując do zegarków, naprawdę te dane są bardzo no, przybliżone, podobne. No to tylko taka ciekawostka, ale chciałem Wam dać znać, że jest taka możliwość. Może będziecie używać. Wracając jeszcze do tych zabezpieczeń, oczywiście jest ten PIN, jest wzór, ale jest też ochrona, zabezpieczenie na dane twarzy. I to są dane twarzy 2D, więc nie są to zaawansowane czujniki, dlatego nie wierzcie temu w 100%, znaczy nie wierzcie. Po prostu zabezpieczajcie bardziej innymi formami niż ta, aby później nie być zaskoczonym, gdy ktoś dobierze się do waszego sprzętu. Jedziemy ze specyfikacją. Aparaty. Jest główny 108 megapikseli, 13 szerokokątny i 5 do makro. Przód to aparat do selfie, ma 20 megapikseli, efekty będą później. Od razu też powiem, że zawsze, no nie wiem, hejtuje się troszkę te obiektywy do makro i tutaj jeżeli są dobre warunki atmosferyczne, dobre warunki świetlne, no to można naprawdę fajne efekty uzyskać. Zobaczycie później. Jak w kwestii wideo? 8K nagramy w 24 klatkach i 30 klatkach, 4K w 30 i 60, Full HD w 30, 60, 120 i 240 klatkach. A kamerę do selfie nagramy max Full HD i to jest wystarczające. Stabilizacja? Optyczna. Przybliżenie? Aż 30-krotne. Tylko nic z tego nie wyciśniecie, bo ziarno jest ogromne, nawet w świetnych warunkach. Telefon pracuje na Androidzie 11 z nakładką MIUI 12. Ja akurat dostałem do testów wersję na chińskim softie, typowo chińskim. Odblokowałem bootloader i wgrałem wersję global, więc test wykonany został na, no już naszym oprogramowaniu. No i w tym Xiaomi jest też 5G na pokładzie. Ja testowałem to na karcie plusa, nie jest to żadne lokowanie i działało ok, znaczy się prędkości tutaj takich mega nie wykręciłem akurat, ale no wskazywało, że faktycznie to 5G jest. Ale no ja zamawiałem, dostałem do testów wersję chińską. Byłem ciekaw, czy po prostu na tych pasmach to będzie działało. No i o tyle, co pokazywało, że faktycznie ten zasięg jest, mogę uwierzyć, że no to po prostu u nas działa. Telefon napędza mocarna 8-rdzeniowa jednostka Snapdragon 888. Jest on mega wydajny, nie ma sensu mówić o wynikach wydajnościowych, bo żadna gra nie jest mu straszna. W codziennym użytkowaniu nie doświadczyłem żadnych zacięć. Korzystanie z niego to czysta przyjemność. Wyniki Ventutu są topowe. To ogromne liczby, które przekładają się faktycznie na wygodę użytkowania. 8 GB pamięci RAM pozwala na swobodne trzymanie w pamięci sporej ilości apek. No czasem system je ubija, więc te ważniejsze warto po prostu blokować. Nieważne, czy to jest flagowiec, czy średniak. A czy sam telefon się grzeje? No czasem przy intensywnym użytkowaniu czuć takie lekkie ciepło. Nie jest on gorący na pewno, ale no gdzieś tam można poczuć, że no troszkę się grzeje. Ale to jest naprawdę mała intensywność. Co jeszcze? Jest NFC, GPS, Bluetooth w wersji 5.2, ZAPTX HD i ZAPTX Adaptive. Zabrakło radia, info dla zainteresowanych. Jakość rozmów? Bez zarzutów. No i fajna rzecz, w kwestii Bluetooth możemy podłączyć dwie pary słuchawek, po Bluetooth oczywiście, i to nie musi być marka Xiaomi, mogą to być różne słuchawki. I to jest bardzo ciekawe, ja znalazłem już takie zastosowanie chociażby podróży, oglądanie wspólnie jakiegoś filmu, czy słuchanie wspólnie muzyki. No i to faktycznie działa, jakieś tam mini opóźnienia są, nie jest to takie ultra płynne, ale działa to naprawdę no znośnie. No i pomimo, że tworzę recenzję, to nie jest ze mnie wybitny fotograf, co pewnie mogliście obserwować na przestrzeni tych kilku miesięcy, gdzie recenzowałem telefony, ale zazwyczaj po prostu wykonuję takie zdjęcia zwyczajnie, tak jak pewnie większość z nas, czyli takie domyślne ustawienia. No i to chyba najlepiej odzwierciedla możliwości telefonu, chociaż nie do końca. Z tego miejsca pozdrawiam Dianę, która robi naprawdę mega zdjęcia. Ale wracając, powiem, że gdzieś tam jakieś dla Was wykonałem, które zobaczycie i ocenicie. Bardziej patrzcie na możliwości niż gdzieś walory artystyczne, bo takich
raczej nie ma, ale dla osób, które bardziej się na tym znają, to jest bardzo rozwinięty tryb pro, no bardzo, na możliwości tego sprzętu takiego mobilnego i oczywiście też jest możliwość zapisywania zdjęć w RAW-ach. Z innych ciekawych jest tryb vlog, efekty filmowe, klonowanie, przygotowane efekty do długiej ekspozycji, tryb super księżyc. Efekty zdjęć księżyca są zadowalające, tylko mam wrażenie, że Vivo X50 Pro radził sobie jednak lepiej w tym aspekcie. A zdjęcia portretowe wychodzą, no, wzorowo można powiedzieć. Ładnie telefon radzi sobie z odcinaniem sylwetki od tła. Zresztą efekty widzicie w tym momencie. A jak jest w kwestii wideo? No tutaj w dzień faktycznie efekty są, no niekiedy nawet wow, można wtedy tak wykrzyknąć. Stabilizacja? No sami zresztą widzicie teraz, jak to wygląda, bo umieszczam wam w tym momencie no, przebitki możliwości tego aparatu. No i pamiętajcie, że zdjęcia, filmy, zawsze wszystko umieszczam w podlinkowanej stronie, w pełnej jakości. I z tego względu, że YouTube po prostu no, tą jakość troszkę zaburza. Tak samo rendering, więc najlepsze efekty będziecie mieli, jak wejdziecie w ten link, pooglądacie na spokojnie i wtedy ocenicie. Nakładka to dobrze nam znane MIUI w wersji 12, tak jak wspominałem. Możecie przyłączyć się między wyglądem klasycznym, a szufladą aplikacji. Nie potrzebujecie do tego dodatkowego launchera. Nie będę powielał informacji na temat, co wchodzi w skład tej nakładki, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Powiem po prostu o rzeczach istotnych oraz o opcjach dostępnych w tym modelu. Dlatego jedziemy. Jest ustawienie rozdzielczości, czyli nasza bazowa, ale też jest niższa Full HD+. W zakresie odświeżania jest podobnie. Jest 120 Hz, ale też standardowe 60. Jest też opcja wyłączania i włączania haptycznych wibracji. Są gesty na przedniej tafli, ale też stuknięcia na tylnej. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Praktyczne. Tryb ciemny? Jest. Co jeszcze? Są zmiany w zakresie animacji, na przykład odblokowywania. A to jest tylko kilka opcji. Dlatego dla niektórych może to być plus, dla niektórych to może być minus. I wy musicie po prostu wpisać się w jakąś tą grupę, ewentualnie być pośrodku. Ale to już zależy oczywiście od was. No i co tu dużo mówić, jest to kompletny flagowiec i tyle. Mamy tutaj wszystko, czego byśmy oczekiwali, tak myślę. Chociaż niektórzy mogą narzekać, że nie ma chociażby teleobiektywu. Dla mnie to nie jest minus. W kwestii działania na jednym ładowaniu jest dobrze, niektórzy wiem, że narzekają i mówią, że mogłoby być lepiej, ale niestety technologia tych baterii nas ogranicza. To jest flagowiec, mamy wydajność naprawdę na tak wysokim poziomie, tak to działa płynnie, nic praktycznie tutaj nie laguje. Jest mnóstwo opcji, aparat niczego sobie, nagrywanie czy też filmy, wszystko naprawdę jest na wysokim poziomie. To ładowanie chociażby bezprzewodowe, szybkie, przewodowe, szybkie czy też zwrotne, te opcje takie dodatkowe, tego jest mnóstwo. Naprawdę ja się przyzwyczaiłem do tego modelu i bardzo ciężko będzie mi się z nim rozstać, a niestety muszę, bo mógłby być to mój codzienny telefon do użytkowania, chociaż ja użytkuję bardziej takie średniaki do 1000-1500 zł, ale no kurczę, no jeżeli się przeskoczy na taki telefon, no to faktycznie później może być szkoda. Czy bym dał te 3500 za taki telefon? No, chciałbym tyle dać, gdybym po prostu miał takie możliwości, to pewnie bym dał,
ale chyba bym tego nie robił. Dlatego na pytanie, czy warto, musicie sobie sami odpowiedzieć, sami przemyśleć plusy i minusy. A jeżeli ściągacie taki telefon z podlinkowanego chociażby mojego linku, to musicie pamiętać, że są ograniczenia w kwestii gwarancji. Jest to zazwyczaj rok i to wiadomo, że to nie jest tak jak w Polsce, więc musicie to mieć na uwadze, ale to przy każdych sprzętach, które gdzieś tam ściągacie z Chin czy z innych krajów. Także na dziś to tyle, a tymczasem trzymajcie się.